Witam pięknie w naszym programie inauguracyjnym niezwykłych gości. Pani Anna Polony, nie trzeba Państwu oczywiście przedstawiać, i pan Krzysztof Korwin-Piotrowski, Gliwicki Teatr Muzyczny. No przy okazji bardzo fajnej, bardzo niezwykłej, dlatego że każda premiera jest niezwykła. Pani Anno, co Panią przywiodło do Gliwic? Jak to się stało, że mamy zaszczyt Panią gościć tutaj? Zaraz powiem, ale najpierw chciałabym pogratulować stworzenia nowej telewizji. Chciałabym pozdrowić Gliwice, które kocham. Naprawdę, kocham Śląsk w ogóle. To nie jest taki komplement od. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, że się cieszę, że mogę gościć u Państwa i w ogóle brawo. Dziękujemy za te miłe słowa. A teraz mam nadzieję, że Państwo będą też bili brawo na naszym przedstawieniu. Ja w to nie wątpię, dlatego że gliwicka publiczność słynie z tego, że brawo bije zawsze szczerze i naprawdę zawsze gorąco. Wszyscy to sobie chwalą. Pani Anno, w jakim charakterze u nas i dlaczego w Gliwicach na tak długo, tak często ludzie dzwonią, że widują Panią i chcą się dowiedzieć, czy to aby na pewno Pani? No ja oczywiście, ja tu przecież bywam u Państwa. No, nie powiem, że tak strasznie często, ale bywam na salonach poezji przede wszystkim. No także bywam w teatrze muzycznym jako aktorka Starego Teatru z gościnnymi występami. To nieraz byliśmy. Rzeczywiście, Państwo są wspaniałą publicznością i ilekroć tutaj gościłam, to zawsze spotykałam się naprawdę z wielkim uznaniem i takim pięknym słuchaniem, z wyjątkiem tych komórkowych telefonów, które zdarzały się dzwonić w czasie mojego występu. No ale daruję Państwu już. Trudno. To jest właśnie skaza współczesności. Dlaczego? No zgodziłam się, jak już opowiadam, wszem i wobec, z powodu nacisku kolegi tutaj, mojego przyjaciela serdecznego, Krzysztofa, który wybaczył mi fakt, że byłam w komisji, wtedy ja do szkoły aktorskiej nie dostał. Przepraszam cię, Krzysztof. Ale ja byłbym pewnie fatalnym aktorem. Nie wiem, ale chwała Bogu, że ominął cię ten zawód, bo on jest trudny i jest niewdzięczny. Czasem bardzo wdzięczny, a czasem bardzo niewdzięczny. Szczególnie wtedy, kiedy nasz wysiłek, nasze wszystkie wewnętrzne napięcia, nasze zaangażowanie emocjonalne nie spotyka się z uznaniem. No to wtedy dla nas to jest wielki ból. I wtedy rzeczywiście żałuję, że jestem aktorką. No ale ponieważ zdarzają się też inne chwile, te piękne chwile właśnie, kiedy publiczność bije brawo, kiedy jest zadowolona, kiedy przychodzi i mówi: o, jak dobrze, że Pani przyjechała i coś nam Pani tu zaprezentowała. To rekompensuje rzeczywiście i to jest tym pięknem tego zawodu. Zjawiłam się tutaj jako reżyser właśnie na prośbę, a raczej z przymusu stosowanego tutaj przez mojego młodego kolegę, ponieważ zachciało mu się napisać sztukę, która jest pewnego rodzaju, no nie powiem, że adaptacją, ale taką parafrazą na temat Moliera dwóch sztuk. To znaczy. Ale to nie zachciało mi się napisać, tylko pani mnie zachęciła do tego. A to nieprawda. No jak nie? Ale skąd, proszę Państwa, ja to sobie żartowałam. To był żart taki. Nie, ale to ja był taki fajny żart. Ja sobie żartowałam, jechaliśmy samochodem, odwozili mnie potem jakimś było miło, salonie, było miło, Krakowa wesoło, gadaliśmy, tak, a była tego. Zawarą, fajnie w waszym teatrze, jest cudownie, bo ja kocham operę to oczywiście, no ale nie tylko w ogóle muzyczny teatr, ja bym tylko mogła siedzieć i bawić się razem z aktorami na scenie, ponieważ sama tego już nie potrafię robić. Wobec tego tak żeśmy sobie miło gadali i wreszcie mówię: a ty wiesz, tak ciągle robisz filmy, a to o Przoniaku, a to o Różewicza, a to o tym, a gdzie film o mnie? Ja to zacząłem się bić w piersi, tak? Tak, a się zaczął bić. Nie zacząłeś się bić w piersi, tylko od razu mi powiedział: no, a co pani dla Gliwic zrobi? Kim pani jest dla Gliwic? W ogóle nikim, bo pani tutaj ani no, nie No nikim to bym nie powiedział. Ale tak powiedziałeś. Przepraszam. Tak, no, tak, tak. Bo mnie porównywał się z Przoniakiem, moim no on 20 serdecznym lat tutaj kumplem, któremu pozazdrościłam to, że taki ładny film o nim zrobił. No właśnie.
A jeszcze mi się kazał wypowiadać w tym filmie na temat tego wariata Przoniaka. No straszne. No i tak zaczęliśmy żartować. No to może by pani coś zrobiła u nas w teatrze, nie? Wyreżyserowała coś, jak już pani zagrać nie może, bo już pani za stara, nie umie pani tańczyć, nie umie pani... Kłamstwo! Nigdy nie powiedziałbym, żeby Anna Polojza jest stara. Jest pani za stara, nie umie pani tańczyć, nie umie pani tańczyć. Więc zagrać pani nas nie umie, może. No. Ale no co? Od czasu do czasu mi się zdarza. W operze był jej debiut kilka miesięcy temu z Ochmanem. Drodzy państwo, bo tak by mogli nasi goście... Byśmy mogli jeszcze 2 godziny tak gadać. Ja tak. Wedrę się tutaj z krótką frazą. Proszę państwa, świetnie, że są takie programy, ustalili państwo goście wspólne stanowisko, wypracowujemy je, być może jeszcze dogramy, natomiast tutaj wywołany trochę pan, panie Krzysztofie, został przez panią reżyser. Ja nie ukrywam, bo ukrywać nie można, że na początku, kiedy przeczytałem ten tekst, pojechałem po nim niemiłosiernie, tak, i przyznam, tak, oczywiście, ja się wcale tego nie boję. Przepraszam państwa, teraz będzie mord. To ja. Mord na oczach! Ale proszę, docencie w ostatnim tchnieniu moją odwagę cywilną, że ja to tutaj w przytomności pani reżyser powiedziałem. Natomiast... Doceniam, ja lubię lubić ludzi odważnych, naprawdę. Ja nie cierpię. Natomiast był pan potworem dla mnie, ale zmobilizował pan mnie do tylu zmian, że właściwie to teraz po paru miesiącach jestem panu wdzięczny. Bo gdyby nie to, co pan zrobił wtedy, oczywiście ja uznałem, że to było poniżej krytyki, bo było za mocne. Ale z drugiej strony, po tych paru miesiącach, ja myślę, że o tyle dobrze się stało, że przez cały czas, przez te parę miesięcy, 9 bodajże, my przez nieustannie pracujemy nad czymś. Do ostatniej chwili wręcz jeszcze teraz dzisiaj, jeszcze zmiany następują różne w tekście. Była, żeby była konsekwencja, wie pan, żeby było logiczne wszystko. A poza tym podnieśliśmy trochę w górę ten tekst. Poza tym tak, publikacją takiego tekstu jest premiera dopiero. Prawda? On wcześniej był tylko szkicer. Także proszę państwa, on nie miał prawa tego pisać, co napisał, ale ja państwu nie wiem, co, nie powiem, co napisał, bo wrednie napisał. A ja się dzisiaj o tym dowiedziałam i znienawidziłam pana. Dopiero dzisiaj, pani Anno. Tak, bo ja gdybym się dowiedziała wcześniej, to muszę państwu powiedzieć, że nie przyjechałabym tutaj, dlatego żebym się bała narażać taki dobry zespół, taki dobry teatr, pełen takiej wspaniałej atmosfery i przyjaciela. I, no, bałabym się narażać na kompromitację, na coś, na jakieś ciosy. Właśnie dlatego, że uważam, że powodem do tego wszystkiego było sprowadzenie mnie tutaj. I uważam, że to za wysoka cena, że ja nie warta jestem tego, żeby potem teatr dostawał za to klapsa. Już kilka słów usprawiedliwienia. Pod pręgierzem opinii publicznej, prawda, można to powiedzieć. Całkiem poważnie, ja cały czas mam nadzieję, że pani Anna nie będzie konsekwentna w swojej nienawiści. Natomiast całkiem poważnie, na szczęście tutaj nawet krytyka, nie tylko publiczność, jest bardzo tak naprawdę uczciwa i życzliwa. I oceniać spektakl będziemy tak czy owak dopiero po spektaklu. Dopiero po spektaklu i prosiłabym, żeby nie patrzeć złośliwie, bo wy czasem bardzo lubicie patrzeć. Czyś tak złośliwie, o, przyjechała Polony, to mnie ją zakopa. Nie, panie Anio. No już się tam spotkałam. Ale to mnie mogą skopać, ale nie panią, pani Aniu. Tutaj też oczywiście cała ta krytyka, koniec końców troszeczkę przynajmniej konstruktywna, skrupiła się tutaj na panie Krzysztofie. Nikt by się, na panu Krzysztofie. A nie na panie. Oczywiście, że tam i to jest pani reżyser. Ale bo ona uczy dykcji i bez tyle lat w PWS. Nie dykcji, wcale dykcji nie uczę, tylko uczę scen, tylko uważam bardzo na słowo, tak, na jego poprawność i na piękno języka i na wyrazistość. Zapewniam, że ja również staram się przynajmniej z naszymi aktorami również pracować, bo też troszeczkę czasami przynajmniej nieśmiało próbuję być kolegą po fachu i też do tego przywiązuję wagę, natomiast tutaj zwykłe przejęzyczenie, mi przykro, że w przytomności... Ale pan zrobił przedstawienie z Janną Szybkowską. I z kim jeszcze? Tylko z samą Jasią? Z moją Boratyńską. To jest moja koleżanka. Boratyńska też bardzo zdolna jest. Hanusia, pozdrawiam ją serdecznie. Świetna aktorka. Oczywiście, tu się jedna i druga. No to porozmawialiśmy, proszę państwa. Wiemy już, czego się mniej więcej spodziewać. Natomiast ja bym chciał pani Anno jeszcze się skoncentrować na tym, co pani tutaj mocno zaznaczyła. Na wspaniałej atmosferze, której ślady widać choćby po publikowanych zdjęciach, prawda, z pracy nad spektaklem, gdzie rzeczywiście ta symbioza
tryska dynamiczna z tych zdjęć. Tak, jest naprawdę wręcz wyczuwalna. Czy rzeczywiście ta atmosfera jest taka? Rzeczywiście jest wspaniała. Ja mam naprawdę tylko właśnie kłopoty z tym, że Michał Rusinek, który jest wspaniałym wspaniałym poetą także. Mhm. Napisał znakomite przecież te teksty piosenek. One są tak przewrotne, są jakby takim złośliwym, takim ironicznym komentarzem do tego, co się dzieje na scenie, do tych działań wszystkich. Ale to jest zabawa literacka. I zabawa literacka, i on się bawi językiem, ale napisał takie teksty, których biedni nasi chórzyści nie są w stanie, nie tylko chórzyści, wyśpiewać, ponieważ i tak napisał skomplikowanie i z takimi pułapkami językowymi, że jeżeli jest szybkie tempo muzyki, no to oni biedni nie są w stanie tych słów wszystkich wypowiedzieć. I ja z góry przepraszam i publiczność, i szanowną krytykę, że nie wszystko dojdzie do... Ale nie będzie takiego bełkotu wcale. Nie każdy cud tego, bo to jest uroczy ten tekst. No, nie każda, nie cała uroda tego tekstu objawi się, ponieważ zbyt trudna jest zbitka świetnej zresztą muzyki z tymi tekstami, żeby można było je czysto podać. I to naprawdę nie zwinęło. Ale tutaj jest walka właśnie, bo choreograf walczy, żeby było jak najszybciej. A ja walczę, żeby zwalniać. I dyrygent też chce, bo ta muzyka aż ponosi. Po prostu muzykę Marek Kuczyński skomponował, kompozytor z Gdańska, i naprawdę ona ma taki swój klimat fajny. No i tu niestety trzeba się poddać jakby tej sile przede wszystkim muzyczno-choreograficznej, bo tak w musicalu powinno być, prawda? A słowo jest bardzo cennym dodatkiem. Nazwaliśmy to muzykalem, ale to nie jest koniecznie muzykal. Przesadziliśmy trochę. Tam jest bardzo dużo rzeczywiście muzycznych fragmentów i dużo tańca, dużo śpiewu, kilkanaście numerów, ale duża część spektaklu, którą stanowi pierwszy akt, to jest historia tworzenia spektaklu, którego... Teatr w teatrze cały czas, tak. Pokazujemy po prostu pracę w teatrze. I oczywiście z przerywnikami, z żartami, z dowcipami i tak dalej. A jakby obraz tego, czym ma być ten spektakl, oglądamy w drugiej części, ale tylko we fragmentach. To jest jak gdyby generalna próba. No i taki żart sceniczny. Pani Anno, pani tutaj do krytyki, prawda, uwagi miała, więc pani reżyser. Ja się chciałam zapytać, jako aktor zachowuje się sam pan dyrektor Teatru Muzycznego. Słucha pani? Dobrze, słucha mnie. Słucha mnie, pozwala się prowadzić i powiem panu, że on ma jakieś zacięcie. Naprawdę, oczywiście gra dyrektora, gra siebie, ma dobrą dykcję, mówi wyraziście swoje teksty. No powiedzmy, nie ma jeszcze takiej swobody gestu i tak dalej, jak inni aktorzy, którzy za sobą mają tam lata pracy. Ale powiedziałabym, że gdyby był młodszy i gdybym go wzięła pod swoją opiekę, to zrobiłabym z niego aktora. Pani Anno, żadnym to nie jest wielkim reżyserskim osiągnięciem, że pan dyrektor daje się pani prowadzić, bo ja sam jako krytyk jeszcze tak 5 minut rozmowy dałbym się pani poprowadzić. Natomiast naprawdę to, co od państwa usłyszałem, na pewno spowoduje, że z takim naprawdę szerokim uśmiechem, z radością zasiądę na miejscu dla siebie przeznaczonym. Może gdzieś tam w kąciku, mimo tych przejawów, prawda, nienawiści. Miejsce na widowni dla pana się znajdzie na pewno. Oczywiście, tak naprawdę ze swojej strony bardzo życzę naprawdę powodzenia w tym ostatnim już. A my nie dziękujemy, żeby mnie zaprosić. Nie, nawet tego nie oczekuję. To nie jest strasznie przesądne. Ja jestem przesądna. Nigdy bym nie przypuszczał. Nie, to okropnie. Drodzy państwo, przy tych objawach szczerej, głębokiej nienawiści, za chwilę miłość. Przepraszania, kajania się i miłości, to wśród jest teatr. Teatralnych właśnie objawów, pożegnamy państwa dzisiaj i obiecujemy, że wrócimy do rozmowy z autorami Wakacji Don Juana, z panią reżyser Anną Polony i z autorem tekstu panem Krzysztofem Korwinem-Piotrowskim. Dziękujemy, dziękujemy za bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Na widowni.